Белорусская визия. Zanim omówimy pierwszą debatę Trump-Harris, powiem o dwóch interesujących kwestiach. Po pierwsze, bardzo popularna amerykańska i znana poza granicami Ameryki piosenkarka Taylor Swift w końcu się określiła, a wielu poważnych analityków, politologów amerykańskich, rosyjskich i nie tylko, wielokrotnie powtarzało, nieraz w ostatnich miesiącach, że właśnie od jej głosu będzie zależał wynik tych wyborów, chociaż komuś to może wydawać się śmieszne. Wygra ten, kogo ona poprze. Jak można było się spodziewać, Taylor Swift poparła kandydata demokratów, Harris, ponieważ wcześniej także popierała demokratów, tego samego Bidena. Druga interesująca kwestia. Kanał CNBC poinformował w tym tygodniu o prognozie słynnego amerykańskiego historyka Alana Lichtmana. Nazywają go Nostradamusem, jeśli chodzi o amerykańskie wybory. Profesor jest znany z tego, że z powodzeniem przewidział wynik każdego wyścigu prezydenckiego w USA w ciągu ostatnich 40 lat. Ale powiedziałeś przed transmisją, że raz się pomylił. W 2000 roku, ale mimo wszystko przewidział praktycznie wszystkie wyniki wyborów od 1984 roku, notabene Trumpa, nawiasem mówiąc, kiedy wielu analityków zupełnie nie przewidziało wtedy tego zwycięstwa. Tak więc w wideo dla New York Times Lichtman zrobił prognozę. Demokraci utrzymają Biały Dom. Kamala Harris będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. A teraz przechodząc do wyniku tej debaty, Trump-Harris. Czy pana zdaniem Kamala Harris wygląda na zwycięzcę wyścigu prezydenckiego? Na razie mówimy tylko o obrazie, nie o treści. Widać wyraźnie dobre przygotowanie Kamali Harris. To znaczy, amerykańskie media znalazły specjalny pokój, który przypomina studio ABC. Trzeba powiedzieć, że ABC, delikatnie mówiąc, bardzo łagodnie, bardzo komplementuje Kamalę Harris, a nieco inaczej odnosi się do Trumpa. I несколько по-иному к Трампу. Trzeba powiedzieć, że poziom przygotowania był taki, że zarówno Trump, jak i Harris mieli sparring partnerów. To znaczy, mężczyzna wyglądał i był ubrany całkowicie jak Trump. To jest mężczyzna zobrażał, przy czym on był odziany całkowicie jak Trump. Do wy macie w widu, tak? Przed debatą, tak? Tak, w fazie przygotowań. Ja opisuję, jak poważnie strony potraktowały tę sytuację, aby rozwiązać ją na swoją korzyść. Na razie trochę przeciągniemy intrygę, potem przedstawimy liczby i jak amerykańscy wyborcy ocenili wynik tej debaty. Ale na pewno chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. W przeddzień tej debaty, co dziwne, Trump wyszedł na prowadzenie o 1%. W ogólnokrajowym sondażu prowadził. Tak więc kampania Harris zaczynała buksować, więc efekt nowego startu był nieco niejasny. Kampania Harris zaczęła probuksować. To jest efekt nowego startu troszkę smazał się. Co więcej, amerykańskie media aktywnie dyskutowały o wywiadzie Harris w CNN, który uznały za kompletną porażkę. Niektóre republikańskie media wymyśliły nawet obraźliwy przydomek dla Harris, nazywając ją Kamala Cicerone Harris. Rozumiecie, o co mi chodzi? O to, że człowiek nie jest w stanie wyartykułować najprostszych rzeczy, gdy zadaje mu się pytanie. Gubi się, jest zdezorientowany, mówi nie na temat. A potem nagle w tej debacie była w stanie sformułować te myśli, więc w internecie są już różne wersje. W sieci toczy się teraz wiele dyskusji na temat tego, że Harris oszukiwała. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale mam przed sobą zdjęcia z kolczykiem w uchu, który wygląda jak bezprzewodowe słuchawki. Zakładamy więc, że przed debatą odbył się nie tylko próbny sparring, ale byli też pomocnicy, którzy mówili jej, jak ma się zachowywać. Jej podskazywali, jak siebie wieści. Oczywiście nie możemy tego potwierdzić, ale czy myślisz, Olek, czy można powiedzieć, że to już konspirologia, która ma na celu zwiększenie zainteresowania tą całą sprawą? Czy popracowali nad nią specjaliści? Czy obeszło się bez tego?
Na mój gust prawdopodobny jest każdy wariant. Przy okazji, biorąc pod uwagę to, co sam powiedziałeś, ABC to nie tylko jakaś tam bezstronna platforma. Można tutaj odwrócić sytuację i spojrzeć na nią nieco inaczej. To może być spóźniona reakcja zwolenników Trumpa. Musi być jakiś sposób na wyjaśnienie, dlaczego nie wyglądał dobrze. Tak, już powoli dochodzimy do punktu, w którym sondaże, ale znowu sondaże medialne, które są pozytywne dla Harris, pokazują, że z niewielkim marginesem, gdzieś tam 44 do 40, widzą bardziej podobała się Harris. Tam gdzie to 44 na 40. Зрителям больше понравилась Харрис. Tutaj rozmawialiśmy o osobistych wrażeniach. Rzeczywiście, było wrażenie, że Kamala Harris złapała pewną falę. To znaczy, że podobał jej się ten proces. То есть, ей нравился процесс. Она чувствовала себя в своей тарелке. Czuła się swobodnie, co jest niesamowite. Możliwy jest tu element niedocenienia jej przez Trumpa, który uczestniczy już w siódmej debacie, a Harris na tym poziomie krajowym jest dopiero w pierwszej. Na takim poziomie общенациональных только в первых. Ale zgodzi się pan, dodam tutaj, bo to bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, erze informacji, jak to się mówi. Obraz czasami decyduje o wszystkim. Nikt nie będzie słuchał szczegółów, ale jeśli pokażą, wyszedłem jako zwycięzca, to może to być przekazane przez ekran, niezależnie kto gdzie oglądał. Uważam, że wyraźnie pracowali tu psycholodzy, którzy wykonali dobrą robotę, tworząc profil psychologiczny Trumpa. Nawet na podstawie poszlak widać, że Harris miała kilka zakładek. Chodzi mi o takie żarty na granicy prowokacji. I jedna z tych zakładek zadziałała. I jedna z tych zakładek zrobotała. To jest rzecz idzie o półżart. Chodzi mi o półżart, kiedy powiedziała, że ludzie opuszczają wiece Trumpa. I Trump się nakręcił. I Trump zareagował na to. I jak mówią wszystkie media, połknął haczyk. I ten stan psychiczny uniemożliwił Trumpowi adekwatnie reagować i odpowiadać na inne pytania, które pojawiły się po drodze. Oglądałem urywek tej debaty. Powiem jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, dobre przygotowanie to już zaznaczyliśmy. Po drugie, właściwa taktyka prowadzenia debaty. Harris miała inicjatywę, prowokowała swojego przeciwnika, zauważyła jego błędy. Swój brak kompetencji rekompensowała odpowiedziami, które odbiegały od tematu. Chlostkimi odpowiedziami, które uchodzili немножко в сторону. То есть был здесь. Oznacza to, że istniał cały zestaw podejść, które opracowali tutaj autorzy przemówień i specjaliści od komunikacji masowej. I widać, że jako zdyscyplinowany prawnik spełniła wszystkie zalecenia i odniosła sukces, ponieważ mogło to wyglądać trochę śmiesznie, niezgrabnie, ale tutaj wyglądało to naturalnie. I rzeczywiście widzowie otrzymali show. 50 milionów Amerykanów, którzy oglądali tę debatę, dostało produkt, na który liczyli. I jeszcze jedna uwaga. Powiedziałem, że Trump prowadził w przeddzień debaty. Zobaczymy liczby, które pojawią się w najbliższej przyszłości, jak wpłynęła ta debata. Które pojawią się буквально там в ближайшее время, как дебаты повлияли. Но надо сказать, что. Ale musimy powiedzieć, że główna bolączka tych wyborów nigdzie nie zniknęła. Wszystko rozstrzygnie się w wahających się stanach. I okazuje się, że te 7 stanów, które były kluczowe i gdzie zostaną podjęte decyzje, które zdecydują o wyniku wyborów, pozostają. Kluczowych i w których będzie przyjmowane decyzje, które решą исход wyborów, oni остаются. To jest. Czyli Harris nadal prowadzi w Wisconsin, Michigan, Karolinie Północnej, Pensylwanii i Nevadzie. Trump wyprzedza swoją rywalkę w Georgii i Arizonie. Nic więc się nie zmieniło. Nawiasem mówiąc, oto kolejny błąd Trumpa. Do tej pory odwoływał się do osoby Bidena i nikogo to już nie interesuje. A tak przy okazji, tak też to zauważyłem. Tak, ten moment osłabił jego pozycję. Z jednej strony Biden jest oczywiście prezydentem, ale z drugiej strony, tak, to już ustępująca postać. Tak, a Trump wyabstrahował Harris, jakby ona nie istniała. Może to naprawdę była błędna taktyka, najprawdopodobniej. Przy okazji, dodam tutaj, mówiliśmy o sprawach zewnętrznych. Zauważyliśmy, że Harris ciągle patrzyła na Trumpa, a on patrzył na nią tak, jakby jej nie zauważał.
Patrzył gdzieś przed siebie i może to też zadziałało. Dodam tylko moje subiektywne odczucia. Czułem, jakby Harris patrzyła na Trumpa z protekcjonalnym uśmieszkiem. To było coś, co wiesz, może nie jest do końca poprawne politycznie, ale z jakiegoś powodu przypomniał mi się obraz starożytnej indyjskiej bogini Kali. Taki dwuznaczny, który każdy, kto jest zainteresowany, popatrzy teraz w Google. Tak, możesz poszukać w internecie. A tutaj, jeśli widziałeś indyjskie filmy, często nawiązują do tego tematu tutaj. Kolejny bardzo interesujący punkt. Dlaczego Trump miał trudności? Bo Harris jest potrójną mniejszością. Jest afroamerykanką, hinduską i kobietą. Rozumiecie? Chodzi mi o to, że bardzo trudno było Trumpowi nie zaczepić żadnego z tych punktów, aby nie zostać oskarżonym o brak szacunku dla jednego z tych elementów. A więc spójrz, na tle Harris, która potrafi się uśmiechać, wszyscy wiedzą o tym bardzo dobrze, Trump wyglądał podwójnie ponuro. Gdyby się nie uśmiechała, może nie byłoby tego wizualnego poczucia, że jest w ogóle zły lub ponury. To jednak podstawy, prawda? Techniki komunikacji. Uśmiechnij się i jesteś w połowie drogi do sukcesu. Tym bardziej zaskakujące jest to, że tak doświadczony polityk jak Trump dał się złapać na prowokacje i popełnił tak wiele błędów. Bo zasadniczo meritum, właśnie dwa słowa o meritum. Chciałem jeszcze odnieść się do meritum tego, co zostało powiedziane. Tych kilka osób, które tak jak ty i ja słuchają istoty tego, co zostało powiedziane, a nie tylko patrzą na zewnętrzne aspekty. Czy było tam w ogóle coś interesującego? Powiedz najpierw, co chcesz o moderatorach debaty, a zaraz potem, co tam było pod względem treści. Tak, jeśli chodzi o moderatorów, to nie tylko punkt widzenia republikańskich zwolenników Trumpa, to ogólne wrażenie i ma to związek z faktem, że moderatorzy stronniczo starali się przeoczyć błędy Harris. Trzeba coś powiedzieć na temat formatu fact-checking. Było to sprawdzanie faktów w porównaniu do innych debat. Czyli sprawdzanie faktów. Kandydat coś mówi, a potem jest sprawdzanie faktów. W rzeczywistości prowadzący przerywali Trumpowi, poprawiali go i mówili, że to nieprawda, że dany fakt nie odpowiada rzeczywistości. Ale kiedy Kamala Harris posłużyła się fejkiem, wypowiedziała się na temat fałszerstwa, powiedziała konkretnie, że stopa bezrobocia była najwyższa za kadencji Trumpa. To kłamstwo. W rzeczywistości najwyższa stopa bezrobocia była w 2000 roku. Z jakiegoś powodu prowadzący przegapili ten fakt, mimo że wszystkie błędy Trumpa zostały dokładnie zbadane podczas debaty. Cóż, jeszcze co do treści, przynajmniej dwa słowa. Czy jest tam coś, na czym można się oprzeć? Dużo mówiono o przyszłości, o ekonomii. Co najbardziej zapadło panu w pamięć? Nie było żadnego konkretnego planu. Chociaż nawiasem mówiąc, jako symptom nastawienia do programu gospodarczego kandydatów, rynek zareagował spadkiem. Spadkiem, ponieważ podejście ekonomiczne Harris jest postrzegane bardzo ostrożnie. Wszystkie kursy kryptowalut spadły, ponieważ mimo że strony zamieniły się miejscami, już teraz zwolennikiem promowania kryptowalut jest Trump, a nie przedstawiciel demokratów. Czy zgadza się pan z takim punktem widzenia, opinią eksperta, trochę bardziej globalnie, że te wybory to już nie demokraci kontra republikanie, to polityczny establishment kontra antyestablishment? Absolutnie się zgadzam. W Stanach Zjednoczonych dochodzi do poważnego rozłamu. Politycy, niezależnie od poprzedniego backgroundu, decydują, na kogo głosować. Pytanie prawdopodobnie nie dotyczy demokratów czy republikanów, ale kwestii pewnych poziomych powiązań w wewnętrznych elitach. Bo kiedy ludzie są na tym poziomie dochodów i na tym poziomie powiązań, trudno uwierzyć, że światopogląd danej osoby zmienił się diametralnie. Słabo wierzyć, że u człowieka резко поменялось мировоззрение. То есть oznacza to, że temat głębokiego państwa, Deep State, nigdzie nie odchodzi. I kończąc tę myśl, muszę powiedzieć, że przy wszystkich błędach, błędnych kalkulacjach Donalda Trumpa, jego spontanicznych decyzjach, jego niejednoznacznej karierze politycznej, on wciąż podejmuje pewne decyzje samodzielnie. Jego niejednoznacznej tam politycznej kariery, все-таки какие-то решения он принимает сам.
Kiedy patrzę na Kamalę Harris, to jest to czysto wyrafinowany produkt Deep State. Oznacza to, że nie będzie podejmować żadnych decyzji samodzielnie, a wszystkie decyzje będą podejmowane przez jej pomocników. I wszyscy rozumiemy ten amerykański background. Wszyscy pomocnicy pracowali w taki czy inny sposób w dużych korporacjach lub w określonych mediach i innych strukturach. Białoruska wizja.